Piosenką, którą zajmiemy się dzisiaj, jest piosenka Sailing, niewątpliwie mająca związek również z żeglowaniem, napisana przez Kevina Sutherlanda i wykonana przez The Sutherland Brothers Band w 1972 roku. Zapewne znacie ją Państwo, większość z Państwa znają z wykonania Roda Stewarta. Proszę Państwa, można znaleźć wiele wykonań, również harmonikowych, tego utworu w internecie i wiele tabów. Niestety, bardzo często jest tam błąd. Dotyczy to głównie utworu granego w pierwszej pozycji, w środkowej oktawie, gdzie zaczynamy grać od dźwięku G, potem jest dźwięk A i potem dźwięk C, czyli trzeci kanał na wydechu, trzeci kanał na wdechu obniżony o cały ton i czwarty na wydechu. I właśnie jak popatrzycie Państwo na taby, tam bardzo często nie ma tego obniżenia na trzecim kanale na wdechu, czyli tylko mamy zwykłe wciągnięcie powietrza przez trzeci kanał, co daje nam nie dźwięk A, a dźwięk B. Nie brzmi to za dobrze, choć czasem może być akceptowalne. My nauczymy się czterech wersji tego utworu. Zaczniemy od wersji najłatwiejszych, a potem przejdziemy do trudniejszych. Pierwsza wersja to wersja grana w drugiej pozycji, w środkowej i wyższej oktawie. Nie ma tam podciągów. Proszę bardzo, taka wersja. Poprzednią wersję graliśmy w drugiej pozycji, czyli na harmonice C. Utwór grany był w tonacji G-dur. Teraz przejdźmy do pierwszej pozycji, a więc na harmonice C będziemy grali w tonacji C-dur. I tutaj zagramy prostszą wersję, ale dość wysoką graną, czyli wersję graną w drugiej i trzeciej oktawie. Bardzo proszę. Następna wersja to wersja tego utworu w pierwszej pozycji w niskiej oktawie, środkowej oktawie. Zaczynamy od drugiego kanału na wdechu, a następnie trzeci obniżenie o cały ton, czwarty na wydechu. I tu właśnie znajdziecie Państwo najwięcej błędów w tabach, które można znaleźć w internecie, gdyż tam zamiast tego trzeciego kanału na wdechu obniżonego o cały ton, bardzo często znajdziecie po prostu trzeci kanał na wdechu. Jest to akceptowalne, ale nie brzmi za dobrze. Bardzo proszę, taka wersja, pierwsza pozycja. W kolejnej wersji wracamy do drugiej pozycji i będziemy grali znów nasz utwór w tonacji G-dur, używając harmoniki C-dur. Gramy ją jednak o jedną oktawę niżej niż pierwszą wersję. I tutaj problematyczny jest jeden podciąg na trzecim kanale o cały ton. Tam właśnie chcemy uzyskać dźwięk A. Proszę bardzo. Thank you.
I to już wszystkie wersje na dzisiaj. Proszę wybrać tę, która się Państwu najbardziej podoba i ćwiczyć. A może najlepiej ćwiczyć wszystkie. Myślę, że dla początkujących najlepsze będą dwie pierwsze wersje, gdzie nie ma podciągów. Te podciągi w takich melodyjnych utworach, one czasem nie brzmią tak dobrze, też mają po prostu troszeczkę inne brzmienie niż czyste grane nuty. Zapraszam do ćwiczenia i zapraszam na następną lekcję. Dziękuję bardzo.